Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, witam w programie Gość Dnia w telewizji Wałbrzych, w naszym studiu Wójt Starych Bogaczowic, Leszek Świętalski, witam serdecznie. Kłaniam się. Czy Stare Bogaczowice mogą wyjść z aglomeracji wałbrzyskiej? Czy widzi pan takie ryzyko, czy nie? Bo zdaje się, że z nie wszystkich programu rozwoju obszarów wiejskich będzie gmina mogła skorzystać, jeżeli będzie korzystała z zintegrowanych inwestycji terytorialnych, czyli z tego programu przewidzianego dla aglomeracji. Możecie się rozmyślić, czy jak pan to widzi? Znaczy, w tym pytaniu zawarł pan sedno postępowania i myślenia. Oczywiście gmina wybierze wariant taki, który będzie dla niej najkorzystniejszy z punktu widzenia samej gminy, jak i również jej otoczenia. W każdym jednym wariancie są zarówno plusy, jak i minusy, bo to nie jest układ zero-jedynkowy. I rzeczywiście na początek, zgodnie z filozofią, cała logika wskazywała, że trzeba być członkiem aglomeracji, że trzeba nad nią pracować, trzeba zatem przystąpić do ZIT-u, czyli do zintegrowanych inwestycji terytorialnych, i trzeba poszukiwać szans rozwoju układu lokalnego, jakim jest gmina Stare Bogaczowice, w odniesieniu do otoczenia, do sfery zewnętrznej, jakim jest Wałbrzych i inne miasta, które akurat są członkami aglomeracji wałbrzyskiej. I było bardzo dobrze. A teraz? Zgodnie zresztą z założeniami i polityką rządu. Teraz się pojawiły pewne rysy, a te rysy się pojawiły dlatego, że istnieje bardzo duże opóźnienie w zakresie oprzyrządowania prawno-technicznego nowej perspektywy finansowej. Otóż... Czyli inaczej mówiąc, nie wiadomo, na jakich zasadach mają być pieniądze rozdzielone, tak? Najprościej. Nie został zakończony cały proces budowania tych instrumentów. Proszę zauważyć, że kończy się luty roku 2014. Perspektywa miłościwie nowa finansowa trwa już dwa miesiące. Natomiast my jesteśmy na etapie cały czas strategii przygotowywania dokumentów, zatem na pewno żadne pieniądze szybko nie przypłyną. Byłyby dostępne. Ale to kto to opóźnia? Zarząd województwa, ministerstwa, które się kłócą? Bo ja pamiętam, jak ogłaszano, że już pierwsze negocjacje się rozpoczęły w związku z wnioskiem o ZIT. Czyli ten program, taki mini program operacyjny dla aglomeracji wałbrzyskiej. No i też 10 miesięcy minęło od tego czasu, 9. Tak. I to znaczy, że nie da się z tą drugą stroną dogadać? Czy ta druga strona sama ze sobą nie może się dogadać? Jak to wygląda? To znaczy, na pewno początek bierze się w Brukseli, wedle tej zasady, że ryba psuje się od głowy. Sama Bruksela, jeśli tak generalnie obejmiemy tę nazwą, wszystkie instytucje unijne, które są graczami w zakresie perspektywy finansowej i polityki rozwoju, również opóźniały swoje prace. Bardzo długo trwało wypracowanie polityki spójności, a więc tego najważniejszego komponentu poza wspólną polityką rolną, jeśli chodzi o mechanizmy rozwojowe. I ostatnio zarówno przewodniczący parlamentu, pan Schulz, jak i szef komisji Barroso potwierdzili, że to opóźnienie osiągnęło poziom niestety około roku. I oczywiście to porozumienie wpłynęło później na ośrodki prawodawcze i prawotwórcze w Polsce. A to na Brukseli, a tym samym później na Brukseli nie mamy, na Brukseli nie mamy wpływu. Na ministerstwa w Warszawie też średni. Czy tu na Dolnym Śląsku można się było dogadać? Bo już można by było powiedzieć, nowy zarząd województwa tak. I już od nowa trzeba będzie zacząć rozmowy. Ale zarząd województwa... Z zarządem województwa można nowe rozmowy zacząć w kontekście nowej umowy politycznej tego zarządu związanej z zaistniałą sytuacją. Sprawa jest dynamiczna zawsze, chociażby jakbyśmy uwzględnili newsy, które dzisiejszy dzień przeniósł w tym zakresie, bo to również będzie determinanta prawda, tejże kwestii. Ale oczywiście tu chodzi o politykę państwa, która to polityka kształtuje cały szereg zachowań. I konkretnie rzecz biorąc, nam, przedstawicielom gmin wiejskich, chodzi o to, gdzie w polityce państwa znajdzie się uszczerbek 10% zabranych środków z programu rozwoju obszarów wiejskich
przesunięcia ich z tak zwanego drugiego filara, który był poświęcony, czy jest poświęcony rozwojowi obszarów wiejskich, na pierwszy filar, który służy przede wszystkim produkcji rolniczej rolnikom jako części zawodowej obszarów wiejskich. Polska jako jeden z dwóch krajów otrzymała zgodę na taką relokację, która średnio w Unii wynosi 15%. Polska uzyskała zgodę na 25%. Czyli te środki zabrano, przesunięto. I pan by chciał, żeby one wróciły w innym miejscu? Ja bym chciał, dlatego że to rząd polski, negocjując z Komisją Europejską, zagwarantował, że ten 10% ubytek znajdzie odzwierciedlenie w polityce rozwoju, w środkach na rozwój regionalny i w Funduszu Spójności, w programach narodowych. Czyli inaczej mówiąc, albo gmina Stare Bogaczowice będzie się rozglądała za środkami z programu rozwoju obszarów wiejskich, ale jeżeli wejdzie do tego ZIT-u, pozostanie w aglomeracji, to może się okazać to niemożliwe. Tak, poszedł pan trochę krok dalej. Tak, dlaczego? Proponuję to upraszczać dla naszych widzów, tak, żeby oni mogli zrozumieć. Żeby zrozumieli, bo podejrzewam, że to są i tak sprawy bardzo odległe. Tak, ale dla uproszczenia możemy powiedzieć, że jeżeli ten ubytek 10%, no to oczywiście w odniesieniu dla województwa dolnośląskiego, w programie rozwoju dla województwa dolnośląskiego w ramach polityki spójności i w powiązaniu z innymi politykami powinno na wieś dolnośląską spłynąć więcej pieniędzy. A mamy do czynienia z sytuacją taką, która pokazuje, jest na dzień dzisiejszy niejasna, że jeżeli gmina jest członkiem jakowejś aglomeracji i przystąpiła do zintegrowanych inwestycji Czyli terytorialnych. Jest w takiej sytuacji, jak Stare Bogaczowice? Jesteśmy, to utraci prawo do ubiegania się w trybie konkursowym do innych pieniędzy z puli przeznaczonych ogólnie na rozwój. I pan teraz będzie analizował, co się będzie wydarzyć. Teraz będziemy analizować, czy pozostając w ZIT-cie wam się opłaci, czy będziecie starać się o inne środki. Pan był w Warszawie i te ministerstwa między sobą się potrafią dogadać, czy nie? Abstrahując zupełnie od jakiejś tu polityki, czy różnych innych. Aczkolwiek trzeba to uwzględnić, że to nie może być rachunek 100 na 100. Bo jeżeli nawet się okaże, że może być ubytek pewien dla gminy w zakresie niemożności skorzystania z programów specjalnych, to znaczy przystąpienia samodzielnie gminy w postępowaniach konkursowych, ale na przykład się okaże, że w ramach ZIT-u zostaną wykonane tego rodzaju przedsięwzięcia, które będą pośrednio, a nawet bezpośrednio służyć mieszkańcom gminy Stare Bogaczowice, to też trzeba będzie zmierzyć. O jakich konkretnie inwestycjach pan ma pomyśli? Mam tutaj na uwadze część inwestycji wykazanych w ZIT-cie drogowych. To jest również kwestia infrastruktury w kulturę, tak można generalnie powiedzieć, na terenie aglomeracji. To jest kwestia szkolnictwa ponadgimnazjalnego, czyli tego szkolnictwa, do którego nasi absolwenci później docierają po zakończeniu edukacji na terenie gminy. I to jest bardzo ważne, z jakich to elementów infrastruktury kulturalnej nasza gmina będzie mogła wówczas korzystać, jeżeli one powstaną, z układów transportowo-drogowych, z kwestii właśnie Zacznijmy może o tych drogach rozmawiać, bo to w sprawie dróg rozmawiali też politycy Platformy i ODS-u, jak dyskutowali o tej swojej ostatniej, o zawarciu koalicji. I co charakterystyczne, na liście inwestycji, która się znalazła pod ich porozumieniem, nie ma na przykład łącznika obwodnicy Szczawna z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu. To znaczy, że ten układ polityczny nie da na to pieniędzy w kolejnych latach i że możemy zapomnieć o obwodnicy przez Konradów? To pan powiedział ten układ polityczny. Ja tego nie wiem. Bo wybory się zbliżają. Wybory się zbliżają i trzeba konkretnie może tutaj się coś mówić. Zmieni, tylko nie ulega najmniejszej wątpliwości, że droga S3, bardzo istotna, także dla gminy Stare Bogaczowice, ale może z innych względów, jak na przykład dla mieszkańców Wałbrzycha,
jest bardzo ważna dla tegoż regionu, dla potencjału rozwojowego, dla również pewnego komfortu życia obywateli. Pozbawienie kontaktu tejże części z drogą S3 w miarę dobrego kontaktu jest błędem i to się zemści prędzej czy później, niezależnie od tego, kiedy ta część akurat S3 powstanie. Akurat dzisiejsze programy właśnie unijne, które są bardzo źle nastawione na inwestycje w drogi publiczne w wymiarze lokalnym czy mało regionalnym, są na tyle dobre, gdyż właśnie zezwalają na projektowanie i wykonywanie inwestycji, które mają służyć połączeniu z drogami ekspresowymi, autostradowymi i innymi. A ta obwodnica przez Konradów w jakim sensie ma pomóc z komunikacją z drogą S3? No ona by pomagała, dlatego że niezależnie od drenażu ruchu samochodowego i przesunięcia ich przez Stare Bogaczowice w kierunku węzła w Sadach, tego węzła, który pierwszy powstanie, bo jest decyzja o budowie odcinka do Bolkowa, a to właśnie tam on będzie, czy też w drugiej części wydrenowania i puszczenia projektowanym nowym łącznikiem od tej obwodnicy z ominięciem Strugi Lubomina Jabłowa do drogi 376 i później przez Czarny Bór do Kamiennej Góry. To tu możemy mówić, która wersja jest lepsza, która tańsza, która... No dobrze, ale pan powiedział, że środki unijne umożliwiają budowanie dróg, które jakby zapewnią dostęp do tych dróg szybkiego ruchu, autostrad. No to w takim razie pan optymistycznie patrzy w przyszłość, czy po tej deklaracji polityków PO i ODS ma pan wrażenie, że zabraknie woli politycznej? Że Unia owszem będzie pozwalać, ale wajcha się we Wrocławiu przesunęła, dla Wałbrzycha mniej. Zadając pytanie, odpowiedział pan równocześnie na nie. Tak, obawiam się. Niestety, patrząc na zestaw tego kontraktu politycznego, w tle którego są pieniądze przecież nie bezpośrednio nasze, czyli samorządu województwa jako takiego wypracowane przez naszego podatnika, tylko pieniądze zewnętrzne pochodzące od podatnika przede wszystkim europejskiego. Niestety cały szereg rzeczy jest inaczej tutaj widziana i pojawia się tutaj partykularyzm zupełnie niezrozumiały, bo jeżeli wszelkie strategie wskazują, że obszar akurat Wałbrzycha jest obszarem zdegradowanym i technicznie, i społecznie, i w każdym jednym warunku i wymaga wsparcia po to, żeby osiągnąć efekt synergii zrównoważonego rozwoju nie tylko w układzie europejskim, ale także krajowym, to zupełnie nie rozumiem, czego te osie przesunięcia ważności tematów względem polityki mają udzielać wsparciu przede wszystkim regionom, które już dzisiaj się wyforowały wyżej. No ale na pocieszenie na tej liście inwestycji jest dokończenie zachodniej obwodnicy Wałbrzycha w tym starym przebiegu, więc może chociaż mieszkańcy Wałbrzycha uznają niektórzy to za pozytywny efekt. Ja jeszcze pana zapytam o drogę S3. Bo gdyby spojrzeć na mapę, ja już w tym studiu wielokrotnie ten pomysł z różnymi osobami omawiałem, gdyby spojrzeć na mapę, to się okaże, że ani węzeł w Sadach, ani węzeł w Kamiennej Górze to nie są najbliższe miejsca, gdzie mieszkańcom Wałbrzycha byłoby się wygodnie dostać na drogę S3. Dlaczego taki węzeł nie powstał na terenie gminy Stare Bogaczowice, tam gdzie będzie tunel się kończył, prostej linii kilka kilometrów od ronda w Szczawnie-Zdroju i co? Cała potęga technologii, czy też efektu technicznego S3 w wymiarze takim nośnym jest właśnie od morza do dołu skumulowana w Starych Bogaczowicach na terenie gminy, ponieważ tam zaprojektowano najdłuższe tunele, najdłuższe stakady, w ogóle jakiś układ know-how niespotykany w Polsce w tym zakresie. Dziwię się zatem, że czasem przy różnych układach lobbyingowych w tej sprawie wypowiadają się na przykład reprezentanci samorządów odległych od tychże ważnych elementów o 100 kilometrów, a nikt nie pan, pyta pan źródła. Woli mieć super nowoczesny tunel, czy wolałby pan mieć łącznik To znaczy panu powiem tak, dla mieszkańców Starych Bogaczowic oczywiście sytuacja jest neutralna i myśmy o to zadbali.
uczestnicząc od wielu, wielu lat w różnego rodzaju procesach konsultacyjnych i w zakresie budowy strategii, wybierając koncepcję przebiegu, zabezpieczyliśmy nasze społeczeństwo prawidłowo, ponieważ część wschodnia gminy będzie korzystać z węzła w Bolkowie, konkretnie w Sadach Górnych, a część zachodnia jednych z dwóch węzłów w Kamiennej Górze. Pyta pan o Wałbrzych. No, muszę powiedzieć, że przez wiele lat nie było przedstawicieli akurat aglomeracji wałbrzyskiej, ale w rozumieniu wówczas prezydenta miasta Wałbrzycha bezpośrednio i jego otoczenia, w intensywnych czy w tych pracach bezpośrednio, które wybierały koncepcję przebiegu, sposób, prawda, zagospodarowania. Czy Wałbrzych nie zadbał o swoje interesy wtedy? No, powiedział pan to, a tak to rzeczywiście wyglądało. Dopiero w końcowym efekcie, i to bardziej ustami wójta Czarnego Boru, pojawiły się kwestie zabezpieczenia tutaj interesu Wałbrzycha. A dzisiaj tego już nikt nie odwróci, dlatego że są zbyt duże nakłady poniesione i zbyt duże zresztą wysiłki w zakresie nawet zintegrowanego pozwolenia środowiskowego. I te węzły zresztą w niedalekiej odległości od siebie pozostają. I tak jest luksus, bo w bezpośrednim zasięgu będą trzy. Trzeba tylko myśleć o tym, do których z tych trzech węzłów doprowadzić skomunikowanie z istniejącą bądź planowaną infrastrukturą drogową w obrębie Wałbrzycha. Jeżeli zostanie zbudowana S3 do Bolkowa, to te wszystkie tiry na przykład z strefy ekonomicznej w Wałbrzychu będą jechały tą drogą dziurawą przez Sady, tak? Żeby wjechać na S3. Taki no jest będą, w tym momencie tak, pomysł. No na dzień dzisiejszy będą miały parę wyborów, albo przez Świebodzice drogą krajową 5 do Sadów i tam będą się wpinać. Albo przez obwodnicę Szczawna-Zdroju i przez... Albo częściową obwodnicę, bo to nie jest jeszcze obwodnica. Skończone, tak. Albo będą jechać i rozjeżdżać jak dotychczas małe, wąskie drogi powiatowe na terenie gminy Stare Bogaczowice. Czy pan jest zadowolony z tego, co się dzieje w starostwie powiatowym w Wałbrzychu? Z tych decyzji, które tam zapadają, z polityki zarządu, z personalnych różnych... Niezależnie od tego, czy się komuś narażę w wymiarze personalnym, osobistym czy innym, nie jestem zadowolony. Będąc tu u pana zresztą w studio, przed całą tą zmianą byłem jednym z nielicznych, która to przewidywała, że to tak właśnie będzie wyglądać. Nie czuję żadnej satysfakcji z tego, że miałem rację. Niemniej jednak to są bardzo ważkie problemy. Ja mam obecnie bardzo duży problem z komunikacją transportową, publiczną. Od poniedziałku, jeżeli nie uda mi się w sposób, nazwijmy to nieformalny, nie załatwić jakichś elementów kadłubowych, to mieszkańcy Chwaliszowa i Cieszowa będą mieć utrudniony dostęp do Wałbrzycha, do Świebodzic. Czyli co to są te elementy kadłubowe? To elementy kadłubowe polegają na tym, że muszę kogoś wyręczyć. Nie chodzi o kadłub autobusu, tylko o kadłub decyzyjny. Znalezienie jakiegoś rozwiązania. Muszę kogoś wyręczyć. Muszę wyręczyć w części właśnie powiat wałbrzyski, muszę wyręczyć w części marszałka województwa dolnośląskiego. Niezorganizowany jest transport. Cała sprawa, która na niedawnej sesji powiatu się toczyła, niezależnie od wymiaru publicznego takiego czy innego, była wynikiem wcześniej podnoszonych przez nas głosów, że niestety poprzez nawet podziały powiatowe następuje przerzucanie kompetencji w zakresie, kto właściwie powinien być organizatorem transportu na terenie powiatu. Pan uważa, że powiat? Ja uważam, że powiat, bo tak pisze w ustawie. Czym innym jest wydawanie zezwoleń, dlatego że tu też w drugiej z kolei ustawie, to jest bardzo skomplikowane, są kompetencje określone dla prezydenta Wałbrzycha. Tylko, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby albo podpisać porozumienie pomiędzy powiatami zgodnie znów z ustawą, przekazać kompetencje, opracować plan zrównoważonego transportu publicznego w tym zakresie i mieć jakoweś panaceum na ten fakt, bo
Sama kwestia ewentualnie oferty przedłużenia tras tak zwanych czerwonych autobusów do centrum Starych Bogaczowic nie rozwiązuje problemu w takiej gminie jak Stare Bogaczowice. Rozumiem, że szykujemy aglomerację wałbrzyską, która ma dostać setki milionów euro, ale na razie się przewracamy z problemem tego, żeby ludzie ze wsi przyjechali, mogli przejechać do Wałbrzycha. Ale to tak zawsze takim jest. Jesteśmy to tak zawsze jest, że wie pan, czasem skupiamy się nad problemami dużymi, a potykamy się o te najmniejsze. Kwestia jest zawsze tego właśnie zrównoważenia, że powinno się w moim przekonaniu wcześniej załatwiać te drobne przeszkody, mając cały czas w rozumie i w głowie te dalekosiężne. Niemniej jednak, cóż z tego, że na przykład będziemy mieć piękne lotnisko, na którym ani nie będą startować, ani lądować samoloty i do którego to lotniska nie będzie można dojechać. No ale linie kolejowe są planowane do lotniska, jeżeli mówimy o tym samym pod Wrocławiem. Ale to jest wszystko planowane. No, od czegoś trzeba zacząć, powiedzą pomysłodawcy. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Leszek Świętalski, wójt Starych Bogaczowic, był państwa gościem. To był program Gości Dnia. Krzysztof Szwałek. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.